Że... No nie wierzę. Cześć moi drodzy, tak jak wam obiecałam, tak też jestem w tym tygodniu. Mam nadzieję, że uda mi się ten film wyrzucić, żebyście mogły sobie spokojnie w sobotę wieczorkiem go obejrzeć i być może w niedzielę udać się na jakieś zakupy kosmetyczne. Więc już przechodzę do paczek. Zanim rozpakuję te paczki, to pokażę wam kilka rzeczy, które kupiłam. To będzie takie troszeczkę zalatywujące na hol zakupowy, no ale trudno, bo to są fajne rzeczy, które chcę wam po prostu polecić, bo warto naprawdę się po nie udać, bo są tanie, a są naprawdę super. Więc pokażę wam najpierw jedną rzecz z Biedry. Jest to taki skrab do ciała, taki peeling, taką konsystencję takiego czegoś, co by się chciało zjeść, takiego cukru, takiego karmelu. Tak chcę powiedzieć tyle rzeczy na raz. Tak, produkt ma 200 gram, ma bardzo fajne pudełko i wiecie co robi fajnego? Oprócz tego, że naprawdę złuszcza super na skórę, ma takie, jest takim grubszym peelingiem, gruboziarnistym, to też jednocześnie złuszczając nam na skórę, fajnie go nawilża, dlatego że ma w sobie argan i zostawia taką fajną poświatę delikatną na skórze. Więc te z was, które nie lubią się kremować tak jak Glam Paula, to właśnie mogą sobie skorzystać z takiego produktu i polecieć do Biedry, zapłacić dyszkę i w ten sposób właśnie mieć coś, co je zadowoli, czyli będą miały i fajnie złuszczone na skórę i od razu nawilżone ciało. Także to jest produkt, który naprawdę mogę wam polecić, także możecie po niego lecieć. Tam chyba był jeszcze jeden taki smakozapach w Biedrze, ale nie pamiętam właśnie jaki, ale też na pewno fajny. Jedna rzecz, którą kupiłam stacjonarnie, kupiłam z Eveline balsam do ciała i ten balsam do ciała, powiem wam, też już miałam na sobie. Balsam ma 200 ml, jego cena to około 12 zł, 11,99 chyba dokładnie. I powiem wam, że on robi to, co ja oczekuję od balsamu, czyli on po prostu mi bardzo fajnie nawilża skórę i ten efekt jest taki dla mnie długotrwały, więc mnie to zadowala, ja później nie mam poczucia tego, że ta skóra mi się nagle wysusza po 5 minutach, balsam mi wchłonie, więc te z was, które mają problem z suchą skórą i które poszukują super balsamu, to lecimy do Super Farmu i kupujemy Eveline'a i jest super. Tak. Jedna rzecz, którą kupiłam stacjonarnie w Super Farmie, bo była po prostu promocji, a ja te rzeczy kupuję zawsze, jak są w promocji. Jest to jest to puder z Maybelline Affinity Tone i ten akurat, który ja mam, jest w kolorze Golden Beige i on był przeceniony do kwoty 13,99 i dla mnie to jest bardzo dobra kwota. Ja tyle mogę płacić za puder, który mnie zadowala i więcej nie zapłacę. To jest fajne w tym pudrze to, że jest lusterko, można się przejrzeć na przykład. Zobaczyć, co się ma na twarzy do poprawienia i sobie poprawić. I taka rzecz, która nie jest kosmetyczna, a jest rzeczą, którą kupiłam stacjonarnie, to są takie fajne pojemniki. Ja w ogóle szukałam pojemników w Leroyu, bo chciałam w ogóle takie pojemniki z szufladkami na kosmetyki, ale takich pudełek nie było. Też były przeźroczyste, ale nie były z szufladkami, co mnie totalnie nie zadowalało, bo też miały takie rozmiary, które mnie... które mnie po prostu nie byłyby dla mnie funkcjonalne. O, w ten sposób. Więc znalazłam takie fajne pudełeczka. One były za 5 zł, słuchajcie. Mają fajne wykonanie. To są pudełka z tej firmy Carver. I akurat mi się spodobały te szare i te takie fioletowe. Nie wiem, dajcie znać, wymyślicie, jaki to jest kolor. Ogólnie tutaj jest pokazane, że one są do przechowywania owoców. Ale totalnie ja nie będę oczywiście w tym przechowywała owoców, bo ja jak mam z zamysłem... Żeby mieć takie szufladki otwarte do wsadzenia sobie do szafki i do wysuwania po prostu i żeby mieć sobie to podzielone na przykład na podkłady, na cienie i na inne jakieś tam kosmetyki. Więc one kosztowały 5 zł i myślę, że taka cena jak do takiego pudełeczka solidnego i który fajnie wygląda, to myślę, że całkiem spoko. No i teraz już płynnie przejdę do paczek. W jednej z paczek przyszedł do mnie puder, który zamówiłam na Allegro. Jest to puder z Celia Woman. I ja ten puder kupiłam już drugi raz na Allegro. Za pierwszym razem kupiłam za ciemny, bo totalnie wzornik, który był na Allegro na aukcji, nie pokrywał się w ogóle z jakby rzeczywistością, którą zastałam po odpakowaniu paczki. Więc zalega mi ten puder, no po prostu czeka na lato, bo jest za ciemny. No i on naprawdę był fajny, więc ja dlatego chciałam nabyć ponownie puder, ale stwierdziłam, że niech to będzie transparentny,
puder po prostu najbezpieczniej, najfajniej, super. I powiem Wam, że naprawdę, jeszcze tak wracając do tego pierwszego pudru, który zakupiłam z Celia Woman, to naprawdę, jeżeli chodzi o utrwalenie makijażu, to Wam powiem super. Dlatego, że naprawdę mi nie trzeba było dużo, żeby on fajnie trzymał ten makijaż cały dzień. Ja pamiętam, jak ja jeszcze wtedy nie nagrywałam filmików, a się tak zachwycałam tym, że po prostu po całym dniu, że znalazłam kosmetyk, który po całym dniu naprawdę potrafi sprawić, że ten cały makijaż jest tak fajnie zagruntowany, fajnie utrzymany i po prostu nic się totalnie z nim nie dzieje. Naprawdę nawet korektor się wtedy po prostu nie przemieścił, więc to było super. Przyszedł do mnie puder transparentny, ale wersja glow. Ja nie wiem, czy ja tego nie widziałam na tej aukcji, czy co, ale on ma takie małe drobinki. Ja nie jestem w stanie go używać w ogóle, nawet jako rozświetlacza. Nie, 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 nie. Cena ogólnie tych pudrów jest fajna, bo mamy tutaj 25 gram, to jest duże opakowanie naprawdę, bardzo wydajne. Ja za taki puder płacę chyba około 15 zł na Allegro, więc naprawdę, no ja uważam, że jak za taką wydajność, jaką mi się cieszył tamten puder właśnie, który jeszcze mam, a którego nie mogę używać, bo jest za ciemny, to uważam, że za taką gramaturę i za taką cenę, za taką wydajność, to jest po prostu zakup naprawdę niebiański. I następna paczka, szybciutko. Następna paczka przyszła do mnie z firmy bestmakeup.pl i w tej paczce przyszła do mnie krówka! Krówka do jedzenia. Widzicie? Pyszna była krówka. Słuchajcie. I w tym pudełeczku od bestmakeup uważam, że jest zacnie zapakowane, tak samo jak Minty Shop fajnie pakuje. Jak oni też to fajnie zapakowali, tak w papier. I przyszedł do mnie długo wyczekiwany przeze mnie produkt Studio Lasting Drama Gel Eyeliner i jest to produkt z firmy Maybelline. Moi drodzy, jak ja to mam otworzyć? I w tym pudełeczku właśnie znajdował się, znajduje się eyeliner żelowy z Maybelline. I on przychodzi z pędzelkiem. Nie wiem, czy ten pędzelek się nada do tego eyelinera. Zobaczymy. Dla mnie on jest za długi. Troszeczkę. No ale zobaczymy. Wszystko wytestujemy. I to jest ten osłabiony przez maksineczkę eyeliner żelowy. Intense Black kolor. I on, zobaczymy, jak się będzie sprawował, ale podobno jest cudny, więc zobaczymy. Już to widzę, jeżeli chodzi o to, jak on się będzie nakładał, to czy tym pędzelkiem, czy czymś innym, to będzie super. Następne pudełko jest trochę większe. I te pudełeczko właśnie, to jest przesyłka z Minty Shop. I też tutaj mam jakieś biedrowe rzeczy chyba też, tak mi się coś wydaje, że to tutaj wylądowało. I właśnie sobie możemy zobaczyć, ja specjalnie zostawiłam, żeby Wam pokazać, jakie Minty Shop przepiękne opakowania zawsze wysyła. No bo przecież to nie jest urocze, oni zawsze tutaj, do środka wkładają wszystkie produkty i on nie jest tak zawinięty jak właśnie tak make-up zawija papier, tylko oni mają takie właśnie torebeczki zatne i oni te torebeczki też przykleją taką naklejkę piękną. Minty Shop do mnie przysłało pędzelki, które sobie zamówiłam i jeden z tych pędzelków już użyłam, więc pokażę Wam go, że trochę ufifrany, ale jest to pędzelek Zoeva Luxe Soft Crease 221. Ja polowałam na ten pędzelek właśnie odkąd Katosu o nim mówiła, że on jest taki cudowny tutaj do rozcierania wszystkiego. Po prostu muszę to wytestować jak najszybciej w jakimś makijażu, żebyście zobaczyły, jak tym pędzlem się super pracuje, bo naprawdę nie jest to totalnie przereklamowane. Naprawdę on po prostu super funkcjonuje, super działa. Nie trzeba się przy tym w ogóle napracować totalnie, nie trzeba się nawet na tym znać, jeżeli któraś z Was właśnie dotychczas miała problem z tym, żeby rozcierać cienie tutaj w załamaniu, żeby też trafić w odpowiednie miejsce, to naprawdę warto zainwestować w ten pędzelek, który kosztował po prostu zacząć nim pracować. Więc to jest zakup, który jest po prostu totalnym must have. Kolejny pędzelek, to jest pędzelek z firmy Maestro i to jest pędzelek do eyelinera, ale ten pędzelek, on, jak możecie zobaczyć, on jest taki wygięty. Ja chciałam taki pędzelek, bo ja widziałam, jak to funkcjonuje ogólnie w innych, jak na innych kanałach, u innych osób na makijażach, tylko po prostu ten pędzelek jest totalnie miękki, a mi chodziło o to, żeby on miał tą końcówkę jednak taką zbitą, żeby fajnie tym pracować. Ja nie lubię takich rozjeżdżających się włosków, więc no nie wiem, wydaje mi się, że ja tego nie będę używała, jeszcze to wytestuję, dam Wam znać, ale póki co
Wydaje mi się, że chyba raczej komuś oddam ten pędzelek, komuś, komu się po prostu on przyda. Jak mówię, mam tutaj też powstawane biedrowe rzeczy, to zaraz Wam pokażę. Biedrowe mydła Nivea, chyba. Nie wiem, jak to chwycę, żeby Wam to pokazać. Biedrowe mydła Nivea, ja po prostu te mydełka lubię. I te mydełka mam o zapachu aloe vera i flowers, mint i white tea i sea minerals. Także te mydełka polecam Wam wszystkim serdecznie, fajnie. Można nimi umyć buzię, a nie wysuszają Wam skóry, więc jest spoko. To są biedrowe rzeczy. A, jeszcze jedną rzecz w biedrze wypadłam. Zobaczymy, jak ona się będzie sprawowała, bo jeszcze jej nie używałam. Jest to nawilżający okład, który jest maską z komórkami macierzystymi szarotki. Dziwne, nie? Tak to wygląda. No i tutaj właśnie jest napisane, że jest to kuracja do samodzielnej aplikacji w domu. Jest to maseczka nawilżająca, bogata w składniki aktywne, takie jak ekstrakt z komórek macierzystych, szarotki alpejskiej, kwas hialuronowy i ekstrakt z mleczka pszczelego. Maseczka otuli Twoją twarz niczym nawilżający okład, pozostawiając jej dwabiście gładką, pełną blasku, skórę, cery, twarzy. Produkt polecamy do wszystkich typów cery, szczególnie dla cery suchej. No i to jest pokazane, w jaki sposób to zaaplikować. No i że trzeba to pozostawić odpowiednią ilość czasu na skórze i tak dalej. Zdjąć maseczkę z twarzy. Pozostałość wmasować lub pozostawić do wyschnięcia. I że najlepsze efekty uzyskamy, jak będziemy stosować 2-3 razy w tygodniu. Ja zobaczę w ogóle, jak to się sprawuje. Bo to wiecie, to ma taką... to jest chyba taka... Nie wiem, to jak się dotyka, to jest takie żelowe, więc ja totalnie nie wiem, czy to jest takie bardziej żelowe, czy to jest jakieś po prostu takie nabliżone, jakaś chusteczka, nie wiem, bo tutaj na obrazku to tak wygląda, jakby to było takie bardziej żelowe. Cena tego około chyba 3 zł i jakby miało działać, no to myślę, że cena całkiem fajna. Aha, no i jeszcze biedrowa rzecz, taka już totalnie niekosmetyczna, ale też myślę, że taka dość zasługująca na uwagę. To są świeczuszki z tej serii Ariel i one są właśnie takie też waniliowe, więc ja mam w ogóle fazę na wanilię totalnie w tym miesiącu, więc to takie, wiecie, umilacze. I dobra, jeszcze przejdę do tych rzeczy, które do mnie przyszły właśnie w paczce z Minty Shop. To tak jak Wam pisałam na moim fanpage'u, mogłyście przeczytać szampony suche Batista, ja mam takie próbki. I ten szampon właśnie Flora and Floral and Fruity Blush jest fajnym zapachem, bo nie jest taki typowo kwiatowy. Nie ma też żadnych takich zapachów tropikalnych, jakichś, wiecie, takich dziwnych, które tak naprawdę nie potrafimy określić, co to jest. On jest taki dość... Po prostu jest świeży, o, tak bym powiedziała. I tyle. Ja jestem w szoku, jeżeli chodzi o te szampony suche, bo naprawdę powiem Wam, że teraz są związane włosy, ale ja mam 5. dzień włosy odświeżane na szamponie Batiste, co było zrobione tylko w ciągu tych 5 dni 2 razy. I ja Wam powiem, że totalnie, no teraz już wiadomo, te włosy już po prostu mają, nie wyglądają na tłuste, ja czuję, że one już są ciężkie, się nadają do umycia, ale spokojnie, jak ja bym nie miała możliwości ich na przykład umyć przez, myślę, kolejne 2 dni, to nie wyglądają na takie, które by wymagały mycia. I to jest po prostu super, bo czasami jesteśmy w takich sytuacjach, że na przykład nie mamy czasu umyć tych włosów albo coś w tym stylu, a chcemy, żeby one wyglądały i właśnie te szampony z Batista idą nam z pomocą. Więc ja bardzo chętnie jeszcze wytestuję wszystkie inne zapachy, żeby zobaczyć sobie, jak w ogóle one się sprawdzają. Także taka próbka 50 ml kosztuje chyba 7,50 na stronie Minty Shop, można je znaleźć, więc też polecam i będę Wam dawała znać, jak one się będą sprawowały wszystkie inne pozostałe. No i ostatnia rzecz z Minty Shop to długo, tak naprawdę rzecz, nad której zakupem się długo zastanawiałam, dlatego, że wydawało mi się, że jakoś nie do końca chyba to jest mi potrzebne i tak dalej, że no, wiecie, takie różne argumenty. Dziwne. No i jest to Sleek. Mój pierwszy w ogóle kosmetyk ze Sleeka. Jest to Pout Paint. To są te farbki takie do ust. I ja ją mam w kolorze Peachy Keen, ponieważ ja lubię takie ciepłe kolory. One bardzo fajnie też mi pasują do mojej cery. Zaraz Wam zrobię swatcha tej farbki. Ona wygląda tak. Ta farbka ma chyba 12... 8 ml ta farbka ma. I... jest taka dość malutka, wydaje się, ale ogólnie ona będzie starczała na bardzo długo, dlatego że ona jest niesamowicie wydajna.
Ona jest taka typowo faktycznie jak farbka, jest bardzo gęsta, ale jest też nawilżająca i nie jest ciężka. I ona ma taki, ten kolor picikiny jest taki pięknie żywy, brzoskwiniowy, po prostu jest cudny, boski wręcz. Też nie każdemu pachnie owocowo, pachnie pysznie. I nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, ale ona się tak fajnie rozciera, jest taka bardzo gęsta, taka naprawdę taka odżywcza też bym powiedziała. Teraz mam tu lusterko, to mogę coś sobie tutaj zapodać na te usta. Nie, to jest teraz już taki zmieszany kolor tego, co miałam na ustach właśnie z tym picikinem, więc nie zobaczycie. Ale on naprawdę fajnie ożywia skórę i naprawdę go trzeba dać naprawdę niewiele, bo sami widzicie, że takim czymś jesteście w stanie wymalować całe usta. Koszt tej farbki, no to już jest taka rzecz, która jest kwestią oczywiście indywidualną. Ja się nad tym zastanawiałam na zakupem właśnie tej farbki ze względu właśnie na cenę, dlatego że uważałam, że 20 zł za taką malutką farbkę to jest jakieś totalne przegięcie. No ale teraz jak już ona do mnie przyszła, jak już ją wytestowałam, to zmieniłam totalnie zdanie. Ze względu na to, że po prostu przekonałam się do niej i miałam okazję zobaczyć, jak ona się u mnie sprawdza. I ostatnia rzecz, która też w ogóle stacjonarnie została przeze mnie zakupiona, ale jakoś mi to umknęło tutaj, to jest kolejna pomadka z Golden Rose serii Velvet Matte. I ja ją zakupiłam teraz w kolorze 26 i ona ma... Tutaj właśnie sobie już na dłoni przed chwileczką to wyrysowałam. Ale powiem wam, że w zestawieniu z tym Peachykin ze Slika to ona daje takie wrażenie, jakby była taka malinowo, coś jak mój swetr aktualnie, ale ona taka nie jest. Ona w rzeczywistości jest taka wpadająca bardziej w takie pomarańczowe tony. Bardzo fajnie ożywia właśnie cerę, jeżeli mamy ją na ustach. Matowe wykończenie, jak najbardziej na co dzień, jeżeli nie lubicie albo mdło się czujecie w nudziakach, to po prostu taki kolor jest super. Nie będę się rozwodziła na temat trwałości pomadek z Golden Rose, bo ja już o tym trąbię po prostu tyle czasu, że już pewnie nie możecie tego słuchać, ale zimno mi się zrobiło. No, w każdym razie jest to kolejny mój zakup i również on tutaj wpada do pudełka z zakupami moimi z tego miesiąca. Moi drodzy, no w ten sposób przebrnęłam właśnie już jakoś płynnie przez te wszystkie paczki i zakupy, więc mam nadzieję, że filmik ten wam się spodobał, bo jest to pierwszy filmik tego typu na moim kanale. Jeżeli wam się spodobał, to proszę o kciuki w górę i kciuk dla mojej brudnej ręki z tych wszystkich słoczy i z tym namalowałam serduszko tą pomadką. No, więc moi drodzy, zapraszam do śledzenia mnie na Facebooku, bo tam też wrzucam różne inne rzeczy, niżeli tylko moje pogadanki przed kamerą. Też różne inne takie ciekawostki. No i zapraszam również do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłyście. Jeżeli chcecie być na bieżąco i chcecie zobaczyć, jak ja się rozwijam, jak się rozwija mój kanał, to zapraszam serdecznie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam do następnego. Pa!